24. niedziela zwykła. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia mamy dosyć dziwną sytuację. Otóż Pan Bóg mówi do Mojżesza z tego powodu, że lud się sprzeniewierzył, że odszedł od Boga, to chce wyniszczyć ten naród, a Ciebie uczynić założycielem, patriarchą nowego ludu. Mojżesz wtedy zająłby miejsce Jakuba, zająłby miejsce może Abrahama. Mógł mieć takie poczucie, że po prostu no to ode mnie się coś zacznie nowego. Ale Mojżesz nie godzi się na to. Nie godzi się na to i w pewnym sensie przeciwstawia się Panu Bogu i mówi, no co by inni powiedzieli, że wyniszczyłeś naród, który wyprowadziłeś z niewoli egipskiej? Nie chce tak. I wstawia się za swoim ludem. Bardzo podobny moment też mamy, kiedy Abraham wstawia się za ludem Sodomy i Gomory, dlatego że tam jest jego krewny Lot. Jest jakiś, można powiedzieć, taki motyw wstawiania się za ludźmi, nawet jeżeli Bóg wydaje się być przeciwko ludziom. Oczywiście wiemy, że Pan Bóg ludzi kocha, wiemy, że Pan Bóg jest za nami, ale jest taki motyw, można powiedzieć, w życiu, że my jesteśmy nieraz bardziej po stronie ludzi niż Pan Bóg, bardziej rozumiemy ich grzechy, bardziej staramy się po prostu im współczuć, czy być z nimi solidarni. Nie chodzi o to, żeby być przeciwko Panu Bogu, ale żeby o ludzi walczyć, żeby z nich nie rezygnować, żeby się nie poddawać, żeby nie myśleć, aha, ja jestem w stanie łaski uświęcającej, ja jestem wierzący, ja po prostu mam spokojne serce, a reszta to nieważne, co z nimi zrobi Pan Bóg. Kochać ludzi, to znaczy walczyć o nich, starać się o nich, być im wierny, nawet wtedy, kiedy się wydaje, że nawet Pan Bóg nie jest po ich stronie. Psalm 51 to psalm znany, w którym psalmista prosi Pana Boga o zmiłowanie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Ale to, co widzimy w tym psalmie, to cały czas, że on uznaje swoją winę. Obmyj mnie zupełnie z grzechu mojego, oczyść mnie z mojej winy. Że tam jest takie uznanie winy i tak sobie myślę, że dzisiaj chyba jednym z większych problemów jest to, że my tej winy nie widzimy. Że widzimy winy u kogoś innego, że żartując mówimy, że grzech ciężki to jest wtedy, taka jest różnica między grzechem ciężkim a lekkim, że grzech ciężki to jest twój, a lekki to jest mój. Że bardzo ciężko spotkać takich ludzi, którzy autentycznie żałują, którzy autentycznie przepraszają. Chyba to jest to, co jest piękne w tym człowieku biblijnym, że on nam pokazuje, że można żałować, że można mieć świadomość tego, że człowiek zawalił, że to jest normalne w jakimś sensie, że człowiek po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że no niestety nie jestem świętym, ale Bóg może mi pomóc. Żebyśmy nigdy się nie krępowali czy nie bali swoich grzechów w tym sensie, że o wiele większym nieszczęściem jest fałszowanie, zakłamanie, nieprzyznawanie się do tego, co jest słabe niż same grzechy. Drugie czytanie mówi o tym, że Tymoteusz, czy święty Paweł, pisze do Tymoteusza i cały czas mówi o miłosierdziu, że Bóg po prostu okazał mu miłosierdzie, że on może być sługą, może być głosicielem, dlatego że Bóg mu okazał miłosierdzie. To jest piękne, bo pokazuje, że Bóg nie tylko nam przebacza grzechy, nie tylko odpuszcza, ale też wysyła nas, daje nam jakieś zadanie, mimo że jesteś grzesznikiem, że jesteś grzesznicą, może być matką, ojcem, może wychować dzieci, może być siostrą zakonną, może być księdzem. To nie jest tak, że tylko ludzie święci, nieskalani, po prostu mogą podejmować jakieś rzeczy w życiu. My nieraz byśmy tak chcieli zero-jedynkowo, że jak jest ktoś grzeszny, to już w ogóle trzeba by go zamknąć, że jak po prostu coś zawalił, to lepiej, żeby o nim zapomnieć. A tak naprawdę Bóg widzi w człowieku szansę, daje człowiekowi szansę i chociaż człowiek jest grzeszny, to mówi, potrafisz, dasz radę, nie bój się. Chyba to jest najpiękniejsze właśnie, dawać nadzieję ludziom, którzy mają poczucie słabi, że są słabi, że są niegodni. Przecież taki Szawo przez to, że wtrącał chrześcijan do więzienia, to on by całe życie mógł pokutować i mieć wyrzuty sumienia. A jednak Bóg dał mu szansę, żeby mógł nauczyć, żeby mógł głosić. Bóg widzi w człowieku większy obszar nadziei niż my widzimy. Ewangelia, 15 rozdział Ewangelii Łukasza, bardzo znana. Mamy te trzy przypowieści o zgubionej drachmie, zgubionym synu marnotrawnym, zgubionej owce. I zawsze mi się wydawało, dlaczego mamy trzy przypowieści, chociaż morał jest taki sam, że w niebie cieszą się z jednego nawróconego. Otóż wydaje mi się, że jeżeli mamy trzy różne przypowieści, a przecież Ewangelia jest krótka i przecież w tamtym czasie materiał piśmienniczy był bardzo ważny czy bardzo drogi, to dlatego, że chcesz Chrystus chce pokazać, to prawda, że w niebie się cieszą z nawrócenia grzeszników,
Ale też zwróćmy uwagę na to, że każde odejście jest inne i każdy powrót jest inny. Drachma, pieniądz nie zrobił nic, żeby się zgubić. Owca trochę zrobiła, bo się przyssała do jedzenia, nie poszła za resztą stada. Syn marnotrawny wszystko zrobił sam, wziął pieniądze, odszedł, zmarnotrawił się. Dlaczego ojciec nie poszedł za synem marnotrawnym? Dlaczego go nie szukał tak jak zagubionej owcy? Bo każdy człowiek jest inny. Za jednym trzeba pójść, drugiego trzeba zostawić. W niebie się cieszą, że się nawracamy, ale niebo ma świadomość, że jesteśmy naprawdę różni. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.